Gdybym dostawał dychę za każdym razem, kiedy jestem zaproszony na solówkę, to bym w tym tygodniu już miał jakieś 250 zł. Słuchajcie, to jest nagminne, czy to na TikToku, Instagramie i tak dalej, różni ludzie mi piszą. I teraz zastanówmy się nad tym. Jestem trenerem od 20 lat. Mistrzem nie jestem, ale słuchajcie, coś ogarniam. Robię to, co robię od naprawdę długiego czasu. Lubię się bić, ale lubię też swoje życie. I teraz uwaga. Jakiś pisze mi, że chce się ze mną mówić na solówkę. I ja teraz tak. Nie jestem w lesie z psem, okej, ani z dziećmi, nie robię im obiadu, nie idę na trening z naprawdę mocnymi chłopakami, którzy mogą mnie przemierzyć, tylko omawiam się z jakimś po prostu p***uszem, który chce sobie coś udowodnić. No i teraz mamy taką opcję. Okej, on może mi coś zrobić, no przeżyje, albo nie, cholera wie, ale co jeżeli ja cię, kolego sympatyczny, walnę z przypadkiem albo nie, padniesz łbem na beton i co się wtedy stanie? Okej, kto mi za to da pieniądze i kto wykarmi moją rodzinę?